Cześć, witajcie na kolejnej eksploracji. Dziwni ludzie, którzy podniecacie się brzydkimi, opuszczonymi budynkami. Nie wiem, co w tym ciekawego jest. Stoi taka rudera jak ta, a wy się tym jaracie. Ale dobra. Okej, tak na poważnie, to jesteśmy w opuszczonej szkole. Jesteśmy naprawdę na takim wygwizdowie, że jak tutaj jechałem, to myślałem, że jestem gdzieś, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, na jakiejś pustyni czy coś. Oczywiście myślę, że nie zaskoczy was to, że obiekt jest zaśmiecony, tak jak tutaj widzicie. Po prostu lokalsi sobie robią tutaj wysypisko śmieci, butelek głównie i szkła, z tego co widzę. Oczywiście zajęto się też złomem troszeczkę, tak jak tutaj. Pogoda jest piękna generalnie, przynajmniej tyle. Ale jak tak wszedłem do jednej czy dwóch sal, to jeszcze coś ciekawego tutaj zostało, także pokażę wam ten obiekt nieco lepiej i sam sobie go obejrzę, bo tak jak mówię, zwiedziłem tylko ze dwa pomieszczenia. Okej, słuchajcie, tutaj jak pewnie widzicie i słyszycie, jest ulica z tej strony. Tutaj mieliśmy boiska. Tam chyba jeszcze się zachował kawałek tego placu w lepszym stanie, dlatego że jest zapewne pilnowany w jakiś sposób i po prostu zagospodarowany. Tutaj mamy boisko do kosza. Te kosze, widzicie, one już są poprzekrzywiane, ledwo się trzymają. Dobra, bo po lewej jest budynek, gdzie siedzą sobie jakieś dwa koty, więc ktoś tam generalnie przebywać może i mieszkać. Dlatego nie będę tutaj opowiadał wam o tym miejscu, stojąc przed nim i się wydzierając. To jest tak, widzicie, tu napisu żadnego nie ma, ale obstawiam, że my teraz wchodzimy do mieszkań nauczycielskich. Tak mi się wydaje, popatrzcie. Wchodzimy sobie tutaj, chociaż może nie, ale jestem tego całkiem pewny. Popatrzcie na ten układ. Dzisiaj zwiedzam opuszczoną szkołę podstawową, ale opowiem wam o niej nieco później, jak skończymy zwiedzać mieszkania nauczycieli, po których teraz chodzę. Jakbym ją naładował i by nie śmigała, to by był dramat. Co prawda jest tutaj dzwonek jakiś. Tutaj mamy drugie takie pomieszczenie. Zamki leżą tam, bo jak widzicie, ktoś je po prostu wyłamał, jak tutaj wchodził. I tu jest wkładka. Jakieś krzesełko się zachowało. Tu kable były wydzierane. No i oczywiście toaleta, nie? Zdemolowana kompletnie. Co ciekawe, tutaj mamy resztę. Detektor pochybu, czyli detektor ruchu. Widzicie? Ktoś go po prostu ordynarnie wyrwał i tutaj rzucił. No oczywiście to z takiego detektora już nic nie będzie. Aha, dobra, tutaj mamy jeszcze kolejne pomieszczenia. Tutaj być może był jakiś taki aneks kuchenny, znaczy nie aneks, tylko po prostu kuchnia. No sprawdzę, nie? Bo kazaliście, a ja jestem grzeczny chłopak, to się słucham was. Dobra, tu mamy ten dzwonek na górze. I popatrzcie tutaj, detektor ruchu kolejny. Oczywiście rozwalony, ale no, tam sobie jeszcze odbudowa została, nie? Ciekawe, czy gdzieś znajdziemy pozostałe części. Chyba nie, ale będę miał to na uwadze. To jest ciekawe, że tego złomu nikt nie ruszył jeszcze. To wiatr wyje, a ja po prostu słuchałem, czy to ktoś tutaj nie mówił czegoś. To tak by mogło też brzmieć. Okej, tutaj mamy półeczki. Widzicie, czyli powiedzmy taka szatnia troszeczkę tutaj w tym przedpokoju była. Zresztą i w nowych mieszkaniach, i w starych chyba też się tak urządza
mieszkania często, że... Dobra, ja się musiałem rozłączyć, bo się zorientowałem, że mam wyłączone rybie oko w kamerze, więc troszeczkę mnie ogarniałem. Dobra, tak jak mówię, i w starym, i w nowym budownictwie chyba się często po prostu, jak macie jakiś taki przedpokój, to się i tak mimo wszystko jakąś tam szafę robiło, nie? Jakieś drzwi przesuwne, wiecie. Dobra, myślę, że tak czy inaczej wszystko widzieliście. Dobra, trzeba zajrzeć tutaj, po prostu trzeba. Dobra, więc jesteśmy zapewne w kotłowni. Wszystko tu jest rozkradzione, wszystko. Tylko widły zostawili. O, popatrzcie. Żelastwo poginęło. Obiekt jest po prostu zupełnie otworzony. Tak jak widzicie, tutaj po prostu można wejść z każdej strony. Okna są wybite. Tu zapewne konserwator miał jakieś swoje biureczko. I dlatego też tutaj jest cukier skrystalizowany już. O, tak ze światłem może będziecie lepiej widzieć. Tu jest kolejne, tam jakieś inne słoiczki, także zapewne tam miał jakąś kawę, herbatę. No i tu jeszcze taki skład. Widzicie, tu jakiś chyba sedes zapasowy jest, jakiś wałek do malowania. Tutaj spłuczka, taka stara. O, jest napisane warsztat. O, nawet ciuchy zostały, moro. Takie moro, ciekawe czy na tym moro będą jeszcze jakieś oznaki. Liczę na oznaki jakieś, wiecie, milicji, ale nie. Sport napisane. Nie, to już chyba bym za dużo chciał znaleźć jakieś oznaki SB. Czy tam milicji, czy czegokolwiek w tym stylu. Dobra, jeszcze tutaj zajrzymy. Tu też jest śmietnik urządzony. Ale jeszcze troszeczkę, widzicie, zostało tutaj z narzędzi. Tu mamy tarczę do szlifierki kątowej. Na przykład. No ale to przeważnie same śmieci, nie? Tutaj myślę, że wszystko wyniesione z tego czasu. O, widzicie, tutaj za złom się ktoś już wziął. Co ciekawe, krzyż został na ścianie. Ale to myślę po prostu nie chcieli naruszać już jakichś takich religijnych, prawda, przedmiotów, tak to nazwę. Być może jakieś minimum szacunku do jakichkolwiek rzeczy zostało w ludziach, którzy tutaj szabrowali. Jeszcze raz patrzę. Ale to generalnie pudła półki. Ja od bardzo dawna wiem o tym... Kable jakieś. Ja od bardzo dawna wiem o tym obiekcie. Dobra, jeszcze macie spojrzenie na plac. Ja od bardzo dawna wiem o tym obiekcie, ale jakoś, kurczę, nigdy mi trasa tędy nie przebiegała, wiecie? Bo tam są koty, nawet trzy koty są. O, tak na wprost mnie, jak jest to łączenie. Siedzą koty sobie elegancko. Patrzcie, ja w sumie przez zabezpieczenie teraz przeszedłem. Tu kiedyś jeszcze po prostu takie było. Kurczę, elegancko. To jest wszystko zalane i rozwalone. Tu widzicie, jest woda. Stoi normalnie w miejscu, ale ja się uśmiechnąłem, powiedziałem, że elegancko, bo weszliśmy do kuchni właśnie. Czyli tu mieliśmy jeszcze stołówkę i kuchnię.
Popatrzcie, tak to wygląda. Ale już mam zajechaną baterię w latarce. Będę musiał latarkę podładować. Ja tak jakoś nie wiem. Jak podładuję lampę, to nie podładuję latarki. Generalnie to przeważnie latarkę mam podładowaną, ale lampa mi zaraz siada. Dobra, tam są sale już do nauczania. Tymczasem ja wam pokażę tak. Tutaj mamy tę stołówkę, o której wam wspomniałem. Został jeszcze nawet jakiś taborecik i i stoły. Zapewne dawno, dawno temu jeszcze dzieci jadły z takich stołów. Tutaj taka cerata stara, to być może kojarzycie, że to takie babcine mieszkania przypomina. Tutaj mamy etykietę po tyskim. Tak myślałem, że może jakąś datę znajdę, albo może to będzie starsza taka etykieta. Dobrze, tutaj mamy wejście główne. Ja wam jeszcze, albo wam już pokazałem na początku filmu, albo wam dopiero pokażę jeszcze od frontu, ale od frontu na razie nie chciałem kręcić, żeby się tam nie pokazywać przy ulicy, bo dzisiaj niedziela, ktoś będzie szedł do kościoła albo wracał i mnie złapie. No to tutaj myślę, że nic dziwnego, czyli po prostu wszystko powydzierane. Wszystko, co związane ze złomem. Patrzcie tu. Obwieszczenie marszałka województwa. Przepraszam. Obwieszczenie marszałka województwa świętokrzyskiego z dnia 14 września 2006 roku o wyborach do sejmiku. I tutaj okręgi są. Dobrze, tutaj komisji wyborczej obwieszczenie, ale tego wam nie mogę pokazać. A dlaczego, to chyba każdy wie. Szkoła znajduje się w małej, położonej w lesie wsi i została zlikwidowana prawdopodobnie blisko 15 lat temu. Na jej temat nie zachowały się praktycznie żadne informacje. Dowiedziałem się jednak, że pierwsi uczniowie mogli zacząć uczyć się tutaj zaraz po II wojnie światowej, w 1945 roku. Kilkanaście lat temu na pewnym portalu swój wpis zamieścił właśnie jeden z uczniów, który zaczął naukę w 1945 roku. Pan Zbyszek napisał: "Niestety nie miałem możliwości pobierania edukacji bezpośrednio w budynku szkolnym. Naukę rozpocząłem zaraz po wojnie w 1945 roku. Wówczas lekcje odbywały się po domach prywatnych. Takie to były czasy. Podstawówka trwała wtedy 7 lat. Nie liczę na cuda, ale może odezwie się jakiś kolega, który w owym czasie chodził razem ze mną do szkoły. Serdecznie pozdrawiam." Odpowiedź otrzymał dopiero po 10 latach. "Witam Cię, Zbyszku. Z tej strony Janek. Chciałbym się z Tobą skontaktować, więc jeśli odczytasz tą wiadomość, to proszę Cię, zadzwoń. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź." Na tym jednak kończy się dialog i nigdy nie dowiemy się, czy dawnym kolegom z klasy, a dzisiaj już starszym panom, udało się ponownie uścisnąć sobie dłoń i powymieniać się wspomnieniami sprzed 70 lat. Jest chyba dalszy ciąg tej książki, że tak powiem. Tutaj też mamy flagi. To wszystko chyba było zawieszone tutaj. Tutaj może była jakaś taka galeria, jakieś biurka takie, ale widzicie, że one też są stare. No i oczywiście śmieci po orzechach. Tutaj mamy szatnie dzieci. Jak widać, każde tam miało jakiś swój znaczek chyba. I na podstawie tego znaczka wieszało swoje rzeczy. Przynajmniej kojarzę taki system, myślę, że tutaj mogło być podobnie. Tak, a teraz te otworzę, tutaj taki trup w środku, nie? By było śmiesznie. Panie! Pan otworzy!
Wygrał pan w lotto. Zdewastowany kibel. Przepraszam, toaleta. Po mnie to miejsce zawsze zostaje czyste. Superman załapał się do kampanii społecznej na temat solidnego spłukiwania po sobie nieczystości. Dobrze, tu mamy zgłoś się do powiatowego punktu pomocy ofiarom przestępstw. Apel twojego dziecka. Mamo, tato, powinniście o tym wiedzieć. Dorastanie to czasem ciężka praca. Niebieska linia. Zaraz się zajmiemy lewą stroną. Ja wiem, że tam jest ciekawie, ale chcę tutaj zerknąć. Mamy pisuarów mnóstwo. Ale wiecie, bo tutaj są takie papiery. Tu faktycznie ktoś może czasem... Może tam faktycznie ktoś był zamknięty. Nie wiadomo. Organki. Przyszedł dobry dzień. Książka. Wydawnictwo Śląsk 1971. Wyjście ewakuacyjne. Jakaś bielizna jest? Albo po lalce jakieś. Jakieś ubrania lalki. Dobra. Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że jesteśmy w domu. Tu mamy skład, który został przebrany bardzo dokładnie. Także słuchajcie, mamy książki. Mamy mnóstwo łyżew. Mamy jakieś obrazy. I to wszystko zostało totalnie rozjechane przez buractwo. To straszna szkoda, ale... Ale tak to właśnie wygląda. To jest jeden z tych takich nielicznych przypadków, kiedy ja sobie tutaj tak naprawdę dosyć solidnie pogrzebię w tych rzeczach. Popatrzcie, tutaj takie na magnesach chyba literki, albo i nie na magnesach. O, tutaj są normalnie nazwiska. Tutaj ktoś mógł mieć swoje skrytki ze swoimi rzeczami w jakiejś klasie, bo jak ja chodziłem do szkoły, to każda grupa dzieci miała swoją klasę, czyli każda klasa miała swoją klasę, można tak powiedzieć. I my o tą klasę musieliśmy dbać i też chyba mieliśmy szafki, tak mi się wydaje. Tak żebym się nie zdziwił, że tutaj tak to też wygląda. Popatrzcie, ile jest tych literek. Całe worki. Tutaj klocki w woreczku jeszcze nowe. Kurde, tego się nie spodziewałem, bo ja tylko rzuciłem okiem na to miejsce, nie wchodziłem tu. Ale super. D jak dom, do nauki liter. Chyba też coś takiego miałem. Patrzcie, S, tutaj jest N, narty. Tutaj mi wypadło C jak cebula. Te puzzle, nie mówcie, że tu jeszcze są puzzle w środku. To są puzzle tu są w środku. Ale ekstra. Normalnie obudziłem sobie dziecko teraz. Są wszędzie puzzle. To jest pełne. Widzicie? To jest wszystko pełne. Ja tu zaraz jak będę wychodził, będę musiał zdjęcia porobić, bo nie, w życiu bym się nie spodziewał. To jakaś ziemia jeszcze wypadła, doniczka. Kurde, to mamy sztuczce jeszcze. Niesłychane. Patrzcie, więcej tych literek. Ktoś to... O kurcze, ile worków. Ale worków pełno. Ktoś to rozwalił po prostu. Myślał, że tu może coś jest w środku. Jakiś bałwan. Hitlerowskie organizacje dywersyjne w województwie śląskim. Książka taka. Dobra, do tego już zajrzałem. Lektury, druga klasa. Wakacje, przygoda, bajki dla dzieci, doktor Dolittle, Szewczyk Dratewka, Słoń Trąbalski, Idzie niebo ciemną nocą,
na rządsułku. Ale ciężkie. Joachim Lelewel. Tutaj mamy pełno książek. To kompania idzie nasza, kurczę, ale to są, widzę, też książki dla starszych. Ale patrzcie, patrzcie, po pierwsze, jak to się strasznie marnuje, ile tu jest książek. Że to można było gdzieś wywieźć. Dlaczego tego nikt nie zrobił? Ja... Tu mamy Kopernika, już prawie stanąłem na Koperniku. Ale popatrzcie, przecież to jest dramat. Tu są wszędzie książki. Wszędzie tu są książki. Sorry, że będę po nich chodził, ale nie da się inaczej. To jest, uwaga, dla podniesienia okazu i uwidocznienia jego dolnej części należy swój nieco przechylić, czyli tutaj po prostu był jakiś w formalinie pewnie zachowany skubaniec. Ale właśnie, po pierwsze, dlaczego tego nigdzie nikt nie wyniósł? Nie przeniósł tych wszystkich książek. A po drugie, to zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo... Dobra, tutaj mamy chyba do chemii i do fizyki, widzicie, takie różne zabawki. No i tutaj też. I tutaj też taka tablica. To pewnie do techniki, o. To pewnie do techniki, chociaż ja nie kojarzę takich narzędzi do nauki. Te szafki są chyba puste akurat. Racławice. Bitwa pod Racławicami. O kurczę, tu jest tego mnóstwo. Popatrzcie, tu są wszędzie takie historyczne plakaty. Takie lepsza jakość papieru. Kurde, myślałem przez chwilę, że flagę zobaczę, ale to nie jest flaga, to tylko takie czerwone. Taka ścierka, patrzcie, ile tu jest pomocy. I to wszystko leży i gnije od dawna, dlatego, bo pewnie, bo tak. Bo po prostu tak. Przejdziemy tam dalej. No patrzcie, aż naprawdę, nie wiem, jakiś taki... Mi jest głupio chodzić po tych książkach, ale po prostu nie mogę inaczej. Ale to chyba takie rzeczy powinno się szanować. Poza tym to drzewa to są też. Trzeba powiedzieć wprost. A za chwilę gdzieś po to, żeby uzupełnić jakąś klasę, ktoś będzie wycinał lasy. Kompletny bezsens. Patrzcie, tu naczynia jeszcze i... Kurczę, wypadło mi to słowo. Będziecie się śmiać. Nie, naprawdę wypadło. Negatywy. Negatywy tu mamy. Tak. Wypadło mi to słowo, myślałem, że się będziecie śmiać. O, tu jeszcze jedne organki. Przeczytam, co to jest. Ministrowi, generałowi brygady, magistrowi załoga zakładów. Taki zapalnik mogło też to służyć. Patrzcie, tu znowu schematy elektryczne. Jest wszystko mocno dostawione tutaj. Troszkę mi będzie ciężko tutaj dojść do tych półek. Tu jakieś dziecko sobie jeszcze coś kiedyś namalowało. Ciekawe kiedy. Ciekawe, ile to ma lat. Ciekawe, ile dziesiątek to ma lat. Osoba mogła nie powiedzieć. Tu mamy więcej rysunków, chyba nie. Puste.
No to już, tu już jest raczej pusto. Ale mimo wszystko, jak to zostało odłożone i po prostu zapomniane. Dlaczego nikt z tym nic nie zrobił? Widzicie, te szafki są raczej puste. Szuflady też. To, co mnie mocno zastanawia teraz, to czy my na górze też znajdziemy tak tyle rzeczy. Czy my na górze też znajdziemy tyle rzeczy. Ja oczywiście o godle nie wspominam, bo każdy je zauważył na początku, jak tu weszliśmy. Tu więcej tych negatywów leży. Ja kurde, zaparkowałem trochę na środku, znaczy no nie na środku ulicy, ale było mało pobocza. Chyba ktoś się właśnie zatrzymał, żeby drugi samochód z naprzeciwka mógł go wyminąć. Tak mi się wydaje, że to pewnie chodziło. Dobra, tymczasem idziemy na pierwsze piętro. Kurczę, obym nie zapomniał tam sobie zejść na dół i zdjęcia porobić. W ogóle tego pokoju, który służy jako magazyn. Dobra, klasa historyczna. Klasa pracownia historyczna. To jak już tutaj potrzeby mi przeczytałem, to wejdźmy do środka. Wszystkie rzeczy na pewno zostały zniesione na dół swego czasu, żeby ktoś je po prostu przewiózł, przetransportował. I to się nigdy nie wydarzyło i nie wydarzy się. Chyba raczej, ponieważ w złym stanie są po prostu te wszystkie rekwizyty, książki. Klasa pracownia polonistyczna. Toalety omijamy chociaż chwilę, bo tu jest jakiś... Ale to pusty już. Wyciągnęli trupa. Bo to jakieś zwierzątka były pewnie w formalinie, nie? To dlatego tak mówię. Patrzcie, porozwalane są świetlówki. W świetlówkach jest... Freon, tak? Dobrze mówię? Freon. Także to wszystko powinno się składować, świetlówki zużyte powinno się składować osobno i wywozić. Tymczasem wszystko tu jest porozwalane i leży na wierzchu. O, tu jakiś pan sobie idzie naprzeciwko. Ale my jesteśmy z drugiej strony, to dobra. Znaczy swoją drogą tu w ogóle zasłony jeszcze też są, nie? Klasa pracownia fizyko-chemiczna. WC dziewcząt, proszę bardzo. Czyli WC chłopaków będzie tutaj, tylko już tabliczki nie ma. Tu podpisy dzieci oczywiście. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz gdzieś się podpisał, jak był takim małolacikiem zupełnym. Tutaj takie biurko jeszcze z krzesłem, nie? Jak wchodziliśmy. Tu jakaś miarka była, ale po prostu była. Już jej nie ma. Do dawna. Patrzę jeszcze po szafkach, może akurat coś gdzieś by się znalazło. Patrzcie, tutaj baloniki leżą. To jeszcze pewnie z jakiejś zabawy zostało. Został taki śmieć w tej chwili już. Do ściany sobie zaraz podejdziemy. Ja chcę tak zawsze po kolei chodzić, bo jestem taki uporządkowany, wszystko chcę mieć. I wiem, że czasem gdzieś popatrzę, zrobię wam smaka i skręcam w prawo albo w lewo. Ale spokojnie, wszystko przejrzymy. Dobra, znowu kolejna tablica z bezpiecznikami rozmontowana. Tu mamy klasę kolejną z jakimiś przyłącznikami też. Siłą rzeczy już nawet nie będę ruszał, bo nie ma sensu. No i tutaj dzwonek jeszcze został. I znowu pytanie, kiedy po raz ostatni ten dzwonek zadzwonił? Tam, gdzie mówiłem, że gdzieś ktoś może być, co się śmiałem, nie? Na dole. Ciekawe, czy tam kolejne rekwizyty są pochowane. No właśnie. Bo tutaj widzicie, są na przykład.
Mamy odtworzone jedno miejsce. Normalnie są rekwizyty, czyli cykle rozwojowe owadów. Ten zegarek. Tu pewnie ktoś się uczył, jak szydełkować, robić na drutach. I właśnie mamy trupa żaby jednego. No i tutaj raczka. Budowa raka. I na koniec, znowu chciałem zostawić, parę książek zostało. Dobra, tu mamy świeczki jakieś, czyli ktoś... Drogi przyjacielu, nie niszcz tego miejsca. Lampa w mroku. Ciekawe, czy specjalnie na tej książce to leży. No. Ale to by było zbyt piękne, gdyby nikt nie niszczył tego miejsca, nie? Bo to zawsze ktoś się musi trafić, jakiś taki głupi, kto pozwala takie rzeczy. Dobra, ja sobie lampę chcę przeciągnąć. Tutaj, co my tu mamy jeszcze? Miłosny atlas anatomiczny? No dobra, w szkole. Taka lektura, bym się nie spodziewał. Zagadka tworzenia krwi, oblicza szczęścia. Okej, przerwa na zdjęcie. Muszę porobić zdjęcia. Dobra, jesteśmy w tej klasie, wiecie, żaba, nie niszcz tego miejsca, przyjacielu i tak dalej. I wychodzimy z powrotem na korytarz. Jak widzicie, miejsce strasznie przecieka. Ja tak jeszcze... Nie wiem, przecież mam latarkę. Nie wiem, czy to wam wiele pomoże, ale przecieka. Jest zawilgocone niemiłosiernie. Chyba tak będzie lepiej widać. Taki korytarz, który jeszcze niedawno mógł tętnić życiem, kiedy tutaj dzieci wybiegały na przerwę, prawda? Nie wiem jak wy, ale my siadaliśmy na przykład na parapetach i wtedy się zaczynało rozmawianie. Generalnie o tematach takich szkolnych, nie? Tu jest taśma. Rozwinięta jeszcze. Kurczę. Znowu mi będzie szkoda strasznie, że tego miejsca nie zwiedziłem, kiedy ono jeszcze nie było tak zniszczone jak teraz. I tak skrzypiące jak teraz, nie wiem czy słyszeliście. Dobra, zwiedziliśmy całą szkołę. Dziękuję wam pięknie za tę eksplorację. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to możecie mnie zawsze wesprzeć na Patronite. Dzięki takiemu wsparciu waszemu mogę po prostu jeździć dalej, zwiedzać bardziej oddalone obiekty i kto wie, co jeszcze zobaczymy ciekawego. Jeszcze pewnie nie jeden zwiedzany przeze mnie obiekt przebije te, które widzieliście do tej pory. Czego sobie życzę i wam na ekranach, bądź jeśli eksplorujecie to na żywo, żebyście też takie miejsca trafiali. To trzymajcie się, na razie, hej, dzięki, pa.